Witam ponownie. Zerwało mi live'a, nie wiem czemu. YouTube się znowu pierdoli. Jak zawsze. Grunie. Znów. O wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Himiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Ona! Ona jest wybrana! Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, kandydatu. A mnie się wydaje, że przeżyłem. Ale nie mam broni swoich historii. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w bractwie Solarii. Tak długo jak Matthias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matthias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Okay. Szaleństwo. To miejsce jest szalone. Matthias wierzy, że to duch Himiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Muszę ostrzec pozostałych. Jeśli na niego wsiądziemy, zginiemy. Nie, to straszne.
symbole? Trzeba będzie zatkać. Słyszałeś coś? Sprawdź, co się dzieje. Chodź to tutaj! Co tam się kurde dzieje? Intruz w katakumbach! Grali to już od szachy. Kochanie, nie chciałam tego pisać, ale jeśli nie zrobię tego teraz, mogę nie mieć kolejnej szansy.
Twoja mama wpakowała się w kłopoty i być może długo nie będzie mogła wrócić do domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz, ale chcę, żebyś wiedziała, że walczyłam o ciebie. Wszystko, co robiłam w życiu, było dla ciebie. Cały ten czas z dala od domu. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze, wszystkie poświęcenia. Przepraszam za wszystko, przez co będziesz musiała przejść beze mnie. Jeśli nie wrócę, znajdź Konrada Rota. Nigdy go nie poznałaś, ale to najlepszy człowiek, jakiego znam. I jest twoim ojcem. Masz jego oczy. Jesteś światłem mojego życia i kocham cię najbardziej na świecie. Mhm. Ciekawie się zapowiada. Widzę, że wrzuciłaś. Milaj babę wrzuciło, więc... Zapomniałem, że tu tak cuchnie. Ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej idźmy, co? Przestań, musimy się upewnić. Trzeba przeczesać dół. Ej, co tam się dzieje? O, cześć! Nikolaj nas przysłał. Jesteśmy tu z rozkazu. Ochroniarze nam kazali... Tak naprawdę z nami nie rozmawiał. Chcę jednego z więźniów. Tego nowego... Słyszysz to? Czekaj, zobaczę, co się dzieje. Musiałem strzał w nich wyjebać. Każdym trafiłem i... No nie każdym, ale... Mieścią trafiłem i... Trafiłem im tyle, co nic. Git. Nie, po prostu mi wywaliło live'a.
Wieczna królowo! Ci oto nowi słudzy oddają się twej woli. Naszymi głosami wychwalamy cię. Naszymi sercami czcimy cię. Ogniem stapiamy się z tobą. Tyś jest słońcem, tyś jest światłością. Tyś naszą górą, co liczy z łatwością. My jesteśmy dzieci, ranka spragnione. Zeszli na czas, my celu zrobione. Bracia! Wasze miejsce jest teraz wśród Solarii. Podnieście głosy ku czci słonecznej królowej. Ciało oddane płomienie, ciało spalone słońce. 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 Ciało spalone słońce, ciało oddane płomieniu, 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 ciało spalone słońce, ciało oddane. I chuj masz, pojedę. Też nie mogę iść zabrać ich broni. Ja myślę, że to jest właśnie ta. Minęło wiele lat i teraz w snach słyszę jej szept. To słoneczna królowa każe mi się pośpieszyć. Widzę jej wspaniałe oblicze w każdym wschodzie słońca. Już niedługo. Moi Solarii ciężko pracują ku jej chwale. Budują miasto ze wszystkiego, co sprowadziła na wyspę. Torturują i składają ofiary w jej imieniu. Już niedługo znajdziemy wybraną. Pragnę ucieczki, ale nie tylko z tej wyspy. Od tego wszystkiego, wraków, ciał i plugastwa. Jeśli zdołam przywrócić moją królową do życia, to wszystko zniknie w mgnieniu oka. I jak wschodzące słońce, skąpie ona ziemię i morza w swoim świetle i wszystko spali. A ja powstanę z tej spalonej ziemi, czysty i odrodzony. Ja to ci powiem, że ja zobaczyłem tych smugolsów i mówię, kurwa, smugolsi. Wiedzieli z Wiedźmina. Czy z Wiedźmina, kurwa nie. Z Władca Pierścieni. Tak niewiele to daje. Nie wejdę tędy. Zobaczmy, co tam dostanę z tego ciała. Nie za wiele z tego. I spadło to ciało. A to jest to ciało, ale nie, to nie jest to ciało. Dobra, idziemy stąd.
A jest, creepy jest. Ty. Wiem, o co chodziło. Dobra, Jezu Chryste. O nie, nienawidzę tego. To tak miało być, czy ja po prostu coś zjebałem? Dobra, to jest zjebane. No to będzie teraz głośnie. Kiedy stary się wydostał, to lepiej nie ryzykować. Z tymi nowymi są same kłopoty. Powinniśmy ich po prostu rzucić o nich. Headshot, kurwa. Wow, to było naprawdę niezłe, Laro. Tak. Jak ty się tu dostałaś? Nie bez pomocy. Grim? Tak. Ale nie udało mu się. Cholera. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Należy mi się cukr. Czekajcie, bo mam top chat, znowu mi się włączył, nie widzę wszystkich waszych wiadomości. Torka, teraz piszcie. Dobra, gotowi? Przepraszam, naprawdę. Nieraz ten top chat się sam odpala. Nic z tego, Reyes. Gotowi? Skaczemy! Niech to szlak. Laro, tu się dzieje coś strasznie dziwnego. Słyszeliśmy, jak rozmawiali o jakimś duchu słońca. O słonecznej królowej. Starożytnej władczyni Yamatai. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że to jest Yamatai? Tak, na to przynajmniej wygląda. A to ci dopiero. W końcu znaleźliśmy tę przeklętą krainę. Nie do końca się tego spodziewaliśmy, co? Ha, mało powiedziane. Sam jest w to jakoś wplątana. No świetnie. Mają własnego Charlesa Mansona. Myślę, że to jest pocisk. Świetna robota. Cała okolica jest niestabilna. Podłoga zaczyna pękać. Nie martw się tym, Laro. Po prostu nas stąd wyciąg. Dobrze ci idzie. Nie.
Dobra, co teraz? Drugi odważnik. Jest zablokowany. Tam. Zjebałem. Dobra, już widzę coś fajnego. Muszę skoczyć tu. Następnie tam. Się tam dostać. A jakby to rozpuszczać? Drapie się po jajkach. Będziesz miała czystą linię strzału. Skąd, gdzie? To ja. Kurwa. Six Pack Softcane 1987, dzięki za suba. Dzięki za subika. Muszę podgłosić sobie te suby, bo... Six Pack Softcane. Dzięki za suba. Jakby tak. Nie. Widzę to opary, no. Tak, trzymaj. Dobrze ci idzie. Muszę to strzelać. Jakbym mógł na to skoczyć? Tak, trzymaj! Dobrze ci idzie! Nie. Nie, nie. Mm.
na treningu. O kurwa, to jest lawa. Dzięki, Johna. Było blisko. O cholera, mamy problem. Trzymajcie się. O, straciliśmy podłogę. Spójrz pod nogi. Wszystkie kawałki pieprzonej podłogi odpadły. Musimy się stąd wydostać. O, Magde, nie jest dobrze. Naro, uważaj na siebie. Uważajcie, gdzie stajecie. Okej, idziemy tutaj. I tu. To jest tu. Kurwa. Te mingi. Ja chyba wiem, co muszę zrobić. O moim trupie. Ale rób to szybciej! Laro, ruszaj się i wyciągnij nas stąd! Patrzcie, po drugiej stronie jest światło. To może być szansa. To nie wystarczy, Laro! Dobra, chuj. Nic nie mówcie, jestem idiotą. Broń Boże. No, nie mogę przejść na drugą stronę, tam. Zaraz spadniemy! Szybko, Laro! Cicho. Nie wiem, co robisz, ale rób to szybciej! Może piech muszę tak? Jak on to zrobić obydwa równocześnie? A, okej, okay, tak. To nie wystarczy, Laro! Nie jestem w stanie obydwa naraz zrobić. Laro, nie wierzę, że to mówię, ale potrzebny nam silniejszy wybuch. Gdybyś podpaliła oba zawory naraz, to mogłoby załatwić sprawę. Kurwa, jakbym wiedział, jak mam to zrobić. A jakby dobra, tak. Teraz... Dobra. Wydostaliśmy się, ale cała okolica się wali.
Wrogi sporny jest po drugiej stronie mostu. Śmigłowiec niedługo tu dotrze. Zaraz on szuka sam Wittmana. Wybuchowy ten odcinek. Dusz to, dusz. Pierdalamy. Próbowałem czepić się tych okien. Ale chyba nie o to chodzi. Na pewno o to chodzi. A, okej, okay, nieważne. Jednak o to chodziło, tylko że bardziej efektywniej. No co jest no? Skoczyłem do góry, ona mi skoczyła w bok. Kurwa, co jest nie tak z nią? Ty głupia cipo. No, no zaczep się tego no. Teraz się złapałeś, tak? No pięknie. Wiesz, książki spierdalaj. Nikt nie ucieknie. To słyszałam po japońsku przed katastrofą samolotu. Rytuał z grobowca Himiko? Dlaczego Matias tak się tym interesuje? Nie. Nie pojebało wam się coś? O kurwa. Tu się wszystko wali, a ci napierdalają do mnie jak do kaczki. Masz poprawić jeszcze. No to ja nie przejdę, chociaż. Złapała się. Gdy? Dawaj mi swoją amunicję, już ci się przyda. Ty też? Ten Max. Ty żyjesz!
Pan też? To znaczy, nic panu nie jest? Co się stało? Gdy przestali uważać mnie za zagrożenie, pozwolili mi się poruszać swobodnie. Wie pan, że resztę też pojmano? Tak, tak. Sam też tam jest, ale nie miałem jak jej uwolnić bez broni. Ci Solarii to prawdziwy antropologiczny cud, Laro. To niepoczytalni mordercy, doktorze. Musimy wydostać stąd naszą załogę. Oczywiście, naturalnie, ale ja tu zostanę i popilnuję. Daj znać, jak będzie bezpiecznie. Mogę do niego strzelić, proszę. Proszę. On coś kurwa tknuje. Chyba mnie nie rozumiesz. Zostałaś wybrana, Samantha. To wielki zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. To, czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, kim jesteś. Krew Himiko płynie w twoich żyłach. Wiem, że to w sobie czujesz, Samantha. Postradałeś zmysły, Matiasie! Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kiedyś, gdy myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do... Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile. Druga dziewczyna zniknęła. Trzeba położyć temu kres. Dimitri! Strzeż jej dobrze. Boom, headshot. No nie, miał być headshot. Laro! O Boże! Jakbądź? Jesteś tu! Już myślałam, że tracę zmysły. Już dobrze. Tak, przytulajcie się, przytulajcie się. Wcale tutaj nikogo nie ma w pobliżu. Moja broń. No wreszcie. Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Whitman! Whitman! Gdzie on się podział do cholery? Czuję, że mi wyjebie teraz. Czekaj, Laro, szybko! Bracie! Z powrotem! Do sali tronowej! Wreszcie użyłaś tej broni, no! Przez wszystkie trudy! Chociaż raz użyłaś broni! Ach, to tego pedalskiego łuku używałaś. O kurwa. Ale nie masz. Ty parterniaku jeden ty. Boże, to się wszystko jarczy już. Co to jest? Dobra. Myślałem, że to będzie mocniejsze. I nie było takie mocne. Idźcie na zewnątrz! Wybrana uciekła do miasta! Dobra.
EB amunicję. Więc amunicji. Do shotguna nie potrzeba mi. Nie to. Trójka. Używamy trochę shotguna tutaj. Do niczego jest ta broń? Boś ci kurna napierdzielałem tym shotgunem i dostawałeś. Mogłabyś mnie słuchać. Wieczności mówisz? To wszyscy mi mówią, że jestem kijowy. Trójka. No sobie chyba jaja robicie. Znajdźcie wybraną! To jest moja! Pojebało was. Nie. Tyle to powaliło. Kurwa, chory spalenie. Dobra, dobra. No i to mi się na topka zmienił, no kurwa. Jak nie przyjdzie, to nie to właśnie pokazuje na normalnym czasie. A póki co się mi się zmienia kurwa na topka. Gdzie ci wystaje ta nóżka? Aha.
piórko. O bez jaj. Już nie masz się gdzie schować. Kurwa. A ty masz sela jak baba z wesela. Znaczy to nie jest tak, że nie czytam czatu, tylko po prostu nieraz kurna czat mi się przestawia z czatu na żywo na czat, czy na top czat. Jakąś dodatkową broń, czy mi się wydaje. Nie. A, mam granatnik, tak? Karabinu, tak? Tak jest, kurwa, uciekajcie. Teraz to ja mogę sobie biegać, kurna. Blaszek. Blaszaki jedne, no. Dobra. Dalej. Dalej. Umiejętność jakąś mamy. Oczywiście, że tak chcę. O, jeszcze fajnie. Jeszcze lepiej. Shotguna ulepszamy, bo to jest lepsze. Karabinu. Za tym w karabinie już mi się kończy amunicja. Pyk, pyk. Czekajcie, muszę sobie odświeżyć. Fajne. Dobra, jest lepiej. A mi się myli.
i tak. Nie zbliżajcie się do mnie! Chodź z nami! Nie zrobimy ci krzywdy! Zostańcie się! Sam! Uciekaj! Boże Chryste. Pomocy! Amunicji to nie ma, nie ma. Pięknie. Nie ma jednak ślubu. Pyku. Ładuj ten. Chociaż dobra, jebany już. No i czemu mi się znowu na topcza dbije było? Tam jest! Może uda ci się trafić! Poświeć tam! Tam jest!
Za późno, kurwa. Nie powstrzymacie mnie! Nic teraz mnie nie powstrzyma! Laro! Laro! Przejdź górą! Tędy! Idź do Rota. Dołączę do was. I sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi sam. Proszę. Tylko mi zaufaj. No idź! Okej. Nie tędy. Lecę. Wypierdalaj. Biegnij. Dobra, udało się. Go. W tą stronę.
To jest na to. Dawaj. Dajesz. Kurde. Puściła się i zjebałem się. Nie puszczaj, kurwa. Laro, trzymaj się! No już. Rod, musimy lądować! Musimy wylądować, albo rozwijamy się w tej burzy! Nie odlecimy stąd! Nie możemy ich zostawić! Musimy lądować! Nie ma mowy! Nie w taką pogodę! Ledwo tu doleciałem w jednym kawałku! Ląduj! Rozbijemy się na kawałki! Teraz! Kurwa! Oszalałaś! Cześć, mam dawać chuj. Ja się spinam, kurwa, do tego helikoptera tylko po to, żeby się rozjebać. Kurwa mać. Lara! Lara! I pierwszy pocałunek. Nie poddawaj się. Drugi pocałunek. Trzeci pocałunek. Wracaj, nie, nie ma trzeciego. Wracaj do mnie. Chodź, Laro. Chodź. To oni. Miałeś przecież ten drugi pistolet, czemu go nie użyłeś? Nie poradzę sobie bez ciebie. Przykro mi, Laro.
Przykro. Jestem pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. I dostanę te pistolety pewnie. Pirat pewnie wyjdzie i kurwa, a nie mówiłem. I chyba na Shiro. Nie. Nie. Wszystko w porządku, Laro? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rod... Jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnajmy. Stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. No, escape, kurwa, na coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Ja coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Tak. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd. Bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Miej go przy sobie. Ja miałem jednego, on miał dwa, czyli mieliśmy trzy. Ona dostała jednego, więc ja będę miał dwa przy sobie. Dziewczyno. Musisz mu zaufać. Nikt stąd nie ucieknie. Burze są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Mhm. Johna! Reyes! Szlakby to. O, powinnam była iść z nimi. Ognisko. Łzy nie przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedziałby Rod. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałabym, żeby to mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i
Jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Himiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Nie wiem jak się uników. Lecik jest okej. Okay. No i czemu mi się zmienia na top chat? Kurwa, naprawdę nie chcę mieć jebanego top chatu. Laro, tak mi przykro. To ja wpakowałem cię w tę sytuację. Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się tobą opiekował, trzymał z dala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty opiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie, ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Lara Croft. Cokolwiek się zdarzy, chcę byś wiedziała, że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. Okej. Wiemy, czemu jesteśmy tutaj. A tak się robi. Musisz podskoczyć, nacisnąć W, Shift i spację. Tak robisz unik, kurwa. Najgorsze kombinacja na robienie uników. Ten chiński sztylet jest bardzo stary. Mój
ojciec miał w swojej kolekcji podobny, pochodzący z 854 roku przed naszą erą. Znaczy, że twój ojciec musiał tu być. Siema, siema Adi. Wojownicy burzowej gwardii,
Dziś stoimy u progu wielkiej zmiany. Wroga flota, która zmierza ku naszym brzegom, będzie ostatnią, jaka kiedykolwiek spróbuje zagrozić naszemu ukochanemu Yamatai. Gniew naszej wspaniałej słonecznej królowej rozpęta potężną burzę, na której wichrach pomkniemy, by zniszczyć wroga. Ale kiedy zwyciężymy, nie zatrzymamy się. Nowy dzień powstanie, gdy światłość naszej królowej sięgnie poprzez ocean i dotknie wszystkich ziem. My, lud Yamatai, będziemy skąpani w ciepłych promieniach jej łaski, lecz nasi nieprzyjaciele spłoną! Mhm. 50. To 250 mogę coś ulepszyć. Ja chcę tam poschodzić. Chuje. Tam wejdę, zobaczyć co tam jest. Starożytny chiński sztylet, prawdopodobnie z około 100 roku naszej ery. Od jak dawna statki rozbijają się na tej wyspie? Od bardzo dawna.
Chciałem się podciągnąć. Tak. Ja w ogóle mam punktów. Jeszcze tutaj fajnego coś poznajdziemy. A, coś tam widzę. Chociaż, okej. Nie. Będę. Coś to musi być. Pyk. Oczywiście, że jest. Prawdopodobnie z XVIII wieku. Dekoracyjny złoty karp miał kontrastować z czarnym lakierowanym wykończeniem. Znaczy, czy mapki w grze korzystam? Nie, ja sobie chodzę po prostu. Wszystko zbieram też po drodze. Ślady krwi. Ktoś niedawno używał tego noża. Okej. Okay. Mapką to tak za bardzo nie potrafię się posługiwać. Jeszcze raz to sobie gram. Dobra, to jest... Tutaj. Kurwa. To działało? Iść ta.
tego. A mam oznaczone wszystkie te, jak to... Wszystkie te skrzynki, tak? Nie, to nie działałem, nie wiedziałem o tym. Na to się jakoś szybciej biega, czy bez... Amunicja, ja tam amunicję chyba nie mogę zabrać. A nie, mogę pewnie. Wracam tutaj. Kurwa jest. Wilki. Tak jak te w lesie. Czy oni je tutaj hodują? Chyba tak. Dzielać. Na wszelki wypadek was zabiję. Coś czuję, że jak pójdę, to wybiegniecie mi stąd, kurwa. Kurwa wie jak. Wbijał jeszcze gdzieś? Ot. A tu. No, okej. Coś czuję, że muszę coś z tym zrobić, prawda? Okej. Muszę to szybko zrobić. Znaczy ja je zabiłem, bo kurna myślałem, że jak kurna pójdę sobie gdzieś tutaj, nie wiem, zejdę i coś tutaj nacisnę, to one wybiegną. No nie, miałeś się złapać, Boże, kukę bobo. No co jest? No nie potrafię wskoczyć na to. A, ona mi się w ogóle nie łapie tego. Czemu ona mi się nie chce złapać tego?
Tylko jak to się kurwa biega? Nie wiem co zabrałem, ale zabrałem coś. O nie. Okej. Ja debil się przestraszyłem, nie toperzy, kurwa. A lepiej pójdziemy sobie jeszcze w tą stronę. Coś tu leży. Nie, to nic nie leży. Gdy 11 godzin przeszło dość, to? Znaczy, no wiesz, to bardziej sobie tak jeszcze eksploruję. Jakoś nie napierdalam non stop do przodu. Oho. Ohohoho, jakie to kurwa duże. Jazda. Laro, jesteś tam? Alex! Nie. Nie mogłam się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy na plażę. Kuter jest mocno zniszczony. Bez odpowiednich narzędzi możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co dacie radę zrobić. Ja już idę. Uważaj tam na siebie. Mhm. Ale tu już nie byliśmy. Miałem się dostać tam. Ogółem największy minus YouTube'a to jest kurwa czat. Masz ustawiony czat na żywo, automatycznie będzie ci się zmieniało na czat na top, znaczy czat na żywo na top chat i usuwać ci wszystkie wiadomości, które ktoś pisał, no nie? Przez co ja na przykład nie jestem w stanie odpowiadać komuś na jego pytania, ponieważ ich nie widzę. I potem albo ludzie po prostu twierdzą sobie, chuj, on mnie ignoruje, idę stąd, chuj mu na łeb. Albo kurwa ludzie się wkurwiają, że nie czytam w ogóle, co oni do mnie piszą. To mnie najbardziej wkurwia.
Muszę poczekać na wagonik. A co? Nie słychać tego, co to, co oni mówią? Tu jest słupek. Laro, jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Niedługo będę na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze, cokolwiek nie pozwala nam opuścić tej wyspy, znajduje się w klasztorze. Jesteś pewna? Tak, Sam. Na razie nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Pomogę Reyes naprawić ten kuter, ale potem ruszam w głąb wyspy. Laro, to mi się nie podoba. Po prostu mi zaufaj. To jedyne wyjście. No dobrze, uważaj na siebie. Jak to? Wszyscy kurna myśleli, jak z tym uciec. Mam skurna po prostu pojechać do tej kapliczki. Mogę włączyć po napisy po angielsku. Owszem, jest za cicho. Coś się to nie podoba. O nie. Jeszcze czego? Thank you.
kurwa, są w picie, kurwa. A przy tej głowa, aż. Nie! Zjebałem. Zjebałem. Zaraz przeczytam tam w czasie. Mam timingi. Naciskam, żeby się przerzucić, a ona mi nie skacze. Ja to nigdy nie grałem w tą gierkę, więc... I tak średnio idzie. Tutaj jest jeszcze, na pewno. Jakoś się tam na pewno da dostać. Może nie tędy. Tędy może też nie. Nie będę kombinował. Tak, Rod i Grim nie żyją, dokładnie. Jeden dostał siekierką, a drugi spadł. Czy nie, pierwszy spadł, a drugi siekierką dostał. Chyba co tu takiego fajnego może być. Myszka. PD. To
Bomba? Coś tam jest. Coś tam jest. Podnieś to. Ja pierdolę, myślałem, że to jakiś potwór mi tu wychodzi, a to dzik mi wyszedł. Nieważne, ja jestem kurna taki zlękany teraz. Chłop, co się przestraszył dzika. Ja już tu byłem, tu już nie mam po co iść. A świnia jest wytrzymała. To jest kurwa czołg. Co tu robi czołg? Nie jest. To wygląda mi jak Inu? Czy Hiro? Jak on się tam się nazywał te czołgi? Hiro bo Hino. Strzelba. To jest jakaś skrzynia. Ja to ją chcę. No i tutaj. To jest magiczne, że ona... zadziała. Co? Zawsze działało jak ciągnęłaś... Może mogę przeskoczyć? No. Nope. Dobra, jak są ogniska? Mam strasznie dużo punktów. Czy dałoby się te punkty jakoś wydać? Coś. I ognisko jest. No zdechłeś. Weźcie. Więcej punktów. No trzym się Radik. Dzięki za pobyt na live. Ale skoczę chyba tak do tego. Dobra, jestem idiotą, nie potrafię. Coś tu jest?
Cholera, jeszcze nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Nowy sprzęt, tak? Czy będę musiał ulepszyć sobie łuk? Idę do ogniska. Exp sobie troszkę podbije. Pistolet bardziej mi się będzie tutaj przydawał za chwilę. Potem mogę ulepszyć ten łuk. I znowu mi się zmieniło na tam przed. Pierdliwe to jest naprawdę. Wiem, że chcesz, żebym nie była taka surowa dla Lary, ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. Nikomu innemu nie uszłoby na sucho pokierowanie Endurance w sam środek smoczego trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi, co cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczę. I przyznaję, że ekspedycja ma potencjał. Wielkie pomysły i wybujałe plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. No może wszystko będzie dobrze. Ale dopóki nie będziemy płynąć do domu cali, zdrowi i obładowani skarbami, nie zamierzam jej odpuścić.
Rozumiem, czemu jest taka wkurwiona na mnie. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o Panii, mieszkance Raf. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na rafy otaczające te plaże, czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy Panii, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie Pania. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. Sam. Jestem. No jest moja dziewczynka. Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Laro. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. Sprawdzę, czy da się naprawić to działko. Dobra, ja wezmę się za rozbieranie i przygotuję silnik do podnoszenia działko. A ja mogę w czymś pomóc? Po prostu nie przeszkadzaj. Myślisz, że da się z tego strzelać? Trzeba by wyczyścić, ale powinno działać. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebne. Sam, bądź ostrożna. Ej, nie tylko Lara potrafi. Cholera! Sam, uważaj! Przepraszam. Padzido. Przepraszam. Hey, w porządku. Spokojnie. I niczego nie dotykaj. Nie znowu mi się zmieniło na to obszar na kół.
Też skipciłem na stopie. Zaskakujące. Portugalski. Ponad stuletni. O kurwa, co jest? Poczułem do chuja. I znowu live się jebnął, tak? Zaskakujące. Portugalski. Ponad stuletni. Nie kurwa, już ta gra, ja pierdolę pod tym względem, że kurwa skaczesz. Najebanej kurwa deskę, którą masz pojebanej kurwa prawie. Zaskakujące. Ty znasz odpowiedni kurwa przyciski, a ta jebana postać kurwa nie chce skoczyć. Ponad stuletni. Kurwa, 5 razy wypierdalał. Przysięgam kurwa, dojdę do tego miejsca i kurwa pierdolę. O, teraz się kurwa jebana szmato, jebana pierdolona złapałaś. Kim oni kurwa są? Zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę pomyśleć. Radio nie działa od wielu godzin. Jesteśmy odcięci, bracie. Co? Co do diabła? Tam jest. Chyba jest tyle takich sprawnych statków. Ten wygląda na tego. Ten wygląda na sprawne. To nie, ale... Że tu gdzieś?
Wreszcie. Kurwa! Kto się rozpada? Wynośmy się stąd! Zostańcie! To mogło być... Pomocy! Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Biegniemy. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Whitman! Żona! Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. A ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję. Słuchaj, że... przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i cudowne. Dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. Action. Hello. Laro, poczekaj. O kurwa. Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie, od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, Johna. No i kurwa z Amy. Kurwa, brakuje mi trochę. Laro, Endurance ugrzązł na mieliźnie za tymi klifami. Mogłabyś użyć nowego łuku, żeby się tam dostać. Na przykład na tych skałach naprzeciw nabrzeża. Mhm. Dobra, zobaczymy. We're gonna see.
Zgłaszam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Dość. Ospalone na brzegach. Co się stało z twoim właścicielem? Jednego z Rosjan? Potrzebuję wsparcia!
Tuś. Czy to było używane jako podgłówek, czy może stanowiło część większej rzeźby? Zbadam to, jeśli kiedykolwiek wydostanę się z tego miejsca. Okej. Gdzie się podziały wszystkie dzieci? Na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? Musi być jakaś droga przez wodę. No na pewno musi być, nie?
O Boże. No. Magazyn. Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Mi się nie podoba ten głos. Będziemy musieli ulepszać potem. Nie. Pistolet się kurde. Bardziej opłaca.
Muszę znaleźć coś mocniejszego. To nie zadziała. Kurwa. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Really? No fucking comments. Słoneczna królowa starzeje się. Wkrótce wybierze swoją następczynię. Obawiam się, że będę nią ja. Jestem teraz jej ulubienicą. Rozpieszcza mnie, nazywa swoją najdroższą pierwszą córką. Trzyma mnie zawsze przy sobie, jak lalkę. Czesze mi włosy, ubiera w swoje ulubione stroje. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mnie to niepokoi. Jeszcze bardziej jednak martwi mnie to, że ciągle spogląda na moją twarz, jakby patrzyła na własne odbicie w lustrze. Okej. Tak. To nie zadziała. Endurance. Rozbierają okręt na kawałki.
Nie, postanowili się bronili, skoro... Jak... Statki, kurna, były niszczone przez... Kurze... Czekaj, zaklinowało się! Kurwa, co teraz? Po chuju ta robota! Bracie, błagam cię! Nie jestem twoim giebanym bratem! Brzygać mi się od tego chcę! Ciągle szabrujemy jakiś bezużyteczny... Mamy intruza! A będę musiał się dostać na statek, mówisz tak. Dobra, no to się dostanę. Nie schodziłem.
Chociaż i tak muszę zejść. Chyba nie. Proszka. Nasza baza na wybrzeżu została zaatakowana przez nieznanych napastników. Podejrzewamy, że to Amerykanie, którzy próbują sabotować naszą operację. Na całej wyspie doszło do zakłóceń łączności i ponieśliśmy ciężkie straty. Wielu naszych żołnierzy po prostu zniknęło. Cały pozostały personel udaje się do klasztoru, aby przejąć kontrolę nad zjawiskiem pogodowym. Spodziewamy się po drodze silnego oporu. Prosimy o jak najszybsze przysłanie posiłków. Tak naprawdę... Nie musieli strzelać do nich z dzioł. I sami rozpierdala. Nadchodzi! Strzelaj kureczkę! Spalimy! Biegniemy na górę. Do 20:30 kończę tego lewego. Co się dzieje? Kto strzelał? Kryć się! Mamy intruza! Pracę mać. Tam! Jest na drugim piętrze! Będę szedł spać, ale kurna nie, jeszcze nie. Będę kończył lewo o 20:30. Potem sobie jeszcze trochę pójdę na biercza, tak i dopiero potem. Spać, nie wiem, ja idę spać gdzieś o godzinie 22 albo 23. Około tego pójdę. Spokojnie jeszcze wejdę. Ah!
ktoś tu się wpakował. Całkowitą słuszność. Tutaj dzieje się coś cholernie dziwnego. Naturalne zjawisko, przez które pogoda totalnie wariuje. Wojskowa baza naukowa, jakaś słoneczna królowa i dziwaczny kult. Gdybym nie był mądrzejszy, powiedziałbym, że to wszystko jedna wielka ściema. Może na drzewach są pochowane kamery telewizyjne. Mimo wszystko muszę przyznać, że cholernie się boję. Ciągle żartuję, żeby nie dać tego po sobie poznać. Reyes wygląda, jakby chciała mi porządnie nakopać. Chyba powinienem zająć się czymś pożytecznym, zanim zupełnie się rozkleję. Chciałbym być taki jak Lara. Ona jest niesamowita. Błyskotliwa, inteligentna, a do tego jeszcze świetnie walczy. Tylko że skoro do tej pory nie zwróciła na mnie uwagi, to teraz też na pewno tego nie zrobi. Ale może uda mi się zrobić coś, żeby mnie zauważyła. Poświęcić się jej. Data wskazuje na szósty rok ery Meiji, czyli jedna strona jest wytarta jakby od ciągłego pocierania. Może to była szczęśliwa moneta jakiegoś żołnierza? Pieprzona chybotliwa łajba. Wy dwaj! Jak skończycie, to idźcie załadować transport! To kurwa jest.
nie. Chodź tu, mały szczurku, chcę cię zabić! Nie ruszaj się, to pójdzie szybciej! Kurwa. Zmiażdża cię! Zaraz się rozbudzę! Zamknij! Teraz ja zabiję ciebie! Ale kurwa, nie ma. Panie! Postrzeliłaś mnie! Po prostu się nie ruszaj! Kurwa. Nie ruszaj się! Podawać! Wykończę cię, dziewczyno! Cholera! Przestań się ruszać! Nie rób! Nie wierzę! Ginty! Osuń się! No nie! No kur... A. Zmiażdża cię! Taki zmęczony! Strzelaj! Stój spokojnie! Nie ruszaj się! Chodź tu, mały szczurku! Chcę cię zabić! Zaraz się rozwalę! Wreszcie, kurwa. Ci dam małego szurka, leżeć. Tfu, psie. Moja amunicja. Zdech laku, ty jeden, ty. I z powrotem. Tyle się wydarzyło. Sądzę,
że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Ona zawsze we mnie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali kręcenie filmów za nonsens, a ja byłam dla nich tylko tą głupawą Amerykanką z kamerą, zawsze sprawiającą kłopoty. Prawda jest jednak taka, że większości ludzi służy posiadanie w życiu odrobiny kłopotów. Tak samo jest i z Larą. W głębi duszy na pewno czasem chcę trochę odpuścić. Potrzebuję tylko nieco pomocy w uwolnieniu swojej wewnętrznej imprezowiczki. Przeżyłyśmy razem tyle niesamowitych przygód. Ta zwariowana podróż z plecakami po Bułgarii. Zawsze musiałam wyciągać ją do klubów. Albo ta wspinaczka po południowej ścianie Kilimandżaro. Lara chciała tylko pozwiedzać ruiny. Ale kto mógł przypuszczać, że spotkamy tam tylu fajnych facetów? Na pewno nie ona. Mam przeczucie, że obecna wyprawa również będzie warta wspominania. Lara ze swoim notesem, ja z kamerą na spotkanie kolejnej przygodzie. By się to ruszyć. Jakoś na górę, tak. Muszę się dostać na górę. Widzę. Dobra.
ratować. Kurwa, to by mnie zabiło. Dobra! Tak. Mam! Zagram tak. Świetnie. Dobra. Alex! Alex! Boże, muszę się tam dostać. Alex! Zaraz cię stamtąd wyciągnę! Dobrze. Teraz oczyścić przejście. Wreszcie ci zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. A! Przepraszam, przepraszam. A... Wygląda na to, że już nie zatańczę. Co ty robisz? Zabijesz nas! Ja nie wyjdę stąd, Szywelara. Zabierz narzędzia. Nikt bez ciebie nie pójdę. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Nie ma stąd wyjścia! Pozostali na nas nic. Idź! Już!
Dobra. Tak mówiłem. 20.30 kończę, jest 20.35. Kończymy na tym momencie. Dziękuję wszystkim za pobyt na moim live'ie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie też o dzwoneczku, dzięki któremu będziecie wiedzieli, o której godzinie, kiedy jest live. Zapraszam też na mojego Discorda. W opisie macie nick mojego nick mój na Discordzie. Zapraszajcie mnie do znajomych. Ja was zaproszę na mój serwer. I no co? Życzę wam miłej nocki i miłego weekendu. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia do poniedziałku. Cześć, cześć.